No, ze Skarżyska były pozdrowienia. O, to ciekawe. Henryka Sienkiewicz. Kochana rodzina Radia Maria, drodzy przyjaciele, dzielę się następną radością i bardzo bym był wdzięczny, gdybyście Państwo zechcieli powiedzieć innym jeszcze o tej informacji. Otóż na portalu Radia Maria, www.radiomaria.pl, czy bezpośrednio Kaplica Pamięci, jest film o Kaplicy Pamięci, w związku z Kaplicą Pamięci, jak ona powstawała. Kaplica Pamięci w świątyni pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i świętego Jana Pawła II w Toruniu. W świątyni, która jest równocześnie sanktuarium, to sanktuarium ogłosił sam Ojciec Święty Franciszek. Kaplica Pamięci jest poświęcona męczennikom polskim. Obok relikwii świętych męczenników Polaków też umieściliśmy na samym środku te relikwie męczenników. Jeszcze czekamy na relikwie następnych męczenników. Jest już dość dużo, ale jeszcze więcej. Umieszczono niezwykle ważną sprawę. Otóż tablice z nazwiskami tych, którzy zginęli ratując ludność żydowską w czasie II wojny światowej w Polsce. Relacje świadków przybliżają historię cichych bohaterów, którzy z narażeniem życia swego i swych rodzin ratowali bliźnich bez względu na różnice narodowości czy religii. W każdym narodzie są, można powiedzieć, mówi się, są ludzie i ludziska, ale mówimy o tych ludziach. Bywają też ludzie, którzy są jakimś marginesem, ale to w każdym organizmie są też i złe komórki. Nie usprawiedliwiamy się tymi złymi jakimiś cechami i nie usprawiedliwiamy tych cech, ale cieszymy się tymi fantastycznymi ludźmi, tymi, którzy nawet życie oddawali. Potem poznają, żeście uczniami moimi, jeśli miłość będziecie mieli jedni ku drugim. Pierwsze przykazanie jest miłość Boga i miłość bliźniego. Wszystko w tych przykazaniach się zawiera. Cała nauka Chrystusa. I jeszcze jedno. Nie ma większej miłości, jak oddać życie za przyjaciół swoich. Tak powiedział Pan Jezus i On oddał życie. I o tym właśnie, o tym oddawaniu życia, o tej kaplicy, jak ona powstała, jest ten film. Jest pięknie zrobiony, warto zobaczyć i warto innym powiedzieć, zwłaszcza ludziom młodym, także ludziom młodym, żeby wiedzieli o tym. Jeszcze zaznaczę tylko, że tu mamy wypisanych na granitowych tablicach, na takim granicie indyjskim, czarnym, nazwiska 1059 zamordowanych Polaków, nieraz całych rodzin. Tych ludzi były tysiące. Dlaczego tylko 1059? Będą jeszcze, mamy nadzieję, że do 1200 gdzieś dojdziemy chyba, bo są już następni, sprawdzamy ich, ale tyle jest, bo zaczęliśmy szukać 67 lat po wojnie, a więc świadkowie tamtych czasów, świadkowie, którzy powiedzieli o tych męczennikach, niestety odeszli i zmarli już. I nie miał kto powiedzieć. Było tych ludzi ratujących, były tysiące. I tysiące zginęły za ratowanie Żydów. Warto o tym pamiętać. Cieszymy się, że to powstało, że powstał też ten film. Polecamy serdecznie. Jeszcze raz portal Radia Maria, www.radiomaria.pl, Kaplica Pamięci. Bóg zapłać. Studia, miejsce spotkań. Taki temat rozmów niedokończonych podejmie pan poseł, profesor, doktor habilitowany Jacek Kurzępa w dniu dzisiejszym o godzinie 18.15 w Radiu Maryja i Telewizji Trwam i o 21.30 w Radiu Maryja. Studia, miejsce spotkań. Serdecznie zapraszamy. Henryk Sienkiewicz, Quo Vadis.
czytają Halina Ładonarska. Troszeczkę jak od wykopaliska grzebiemy w tym Kowadisie. Henryk Sienkiewicz. Bogatsi nie brali udziału w walce o tessery. Augustianie zabawiali się tym razem widokiem Hilona i przedrwiwaniem z jego daremnych usiłowań, by pokazać ludziom, że na walkę i rozlew krwi może patrzeć tak dobrze jak każdy inny. Próżno jednak nieszczęśliwy Grek marszczył brwi, zagryzał wargi, zaciskał pięści, tak że aż paznokcie wpijały się w dłonie. Zarówno jego grecka natura, jak i jego osobiste tchórzostwo nie znosiły takich widowisk. Twarz mu pobladła, czoło operliło się kroplami potu, wargi posiniały, oczy wpadły, zęby poczęły szczękać, a ciało chwyciła drżączka. Po ukończonej walce przyszedł nieco do siebie, lecz gdy wzięto go na języki, zdjął go nagły gniew i począł odgryzać się rozpaczliwie. A, Greku, nieznośny ci widok podartej ludzkiej skóry, mówił pociągając go za brodę Watyniusz. Hilo zaś wyszczerzył na niego swe dwa ostatnie żółte zęby i rzekł: mój ojciec nie był szewcem, więc nie umiem jej łatać. Makte, Habet! Zawołało kilka głosów. Lecz inni drwili dalej. Nie on winien, że zamiast serca ma w piersiach kawał sera, zawołał Senecio. Nie tyś winien, że zamiast głowy masz pęcherz, odparł Hilo. Oczywiście. Może zostaniesz gladiatorem? Dobrze byś wyglądał z siecią na arenie. Gdybym ciebie w nią złowił, złowiłbym cuchnącego dudka. A jak będzie z chrześcijanami? Pytał Festus z Ligurii. Czy nie chciałbyś zostać psem i kąsać ich? Nie chciałbym zostać twoim bratem. Ty meocki trądzie, ty ligurijski mule. Skóra cię swędzi widocznie, ale nie radzę ci prosić mnie, bym cię podrapał. Drap sam siebie. Jeśli zdrapiesz własne pryszcze, zniszczysz, co w tobie jest najlepszego. I w ten sposób oni napadali go, a on zaś odgryzał się zjadliwie wśród powszechnego śmiechu. Cezar klaskał w dłonie, powtarzał Makte i podniecał ich. Po chwili jednak zbliżył się Petronius i dotknąwszy rzeźbioną w kości słoniowej laseczką ramienia Greka, rzekł zimno: to dobrze, filozofie, aleś w jednym tylko pobłądził. Bogowie stworzyli cię rzezimieszkiem, tyś zaś został demonem i dlatego nie wytrzymasz. Starzec popatrzył na niego swymi zaczerwienionymi oczyma, wszelako tym razem nie znalazł jakoś gotowej obelgi. Na chwilę umilkł, po czym odpowiedział z pewnym wysileniem: wytrzymam. Ale tymczasem trąby dały znać, że przerwa w widowisku skończona. Ludzie poczęli opuszczać przedziały, w których gromadzili się dla wyprostowania nóg i dla rozmowy. Wszczął się ruch ogólny i zwykłe kłótnie o zajmowane poprzednio siedzenia. Senatorowie i patrycjusze dążyli do swoich miejsc. Zwolna uciszał się gwar i amfiteatr przychodził do ładu. Na arenie pojawiły się gromady ludzi, aby tu i ówdzie rozgrabić jeszcze pozlepiane z siadłą krwią grudki piasku. Nadchodziła kolej na chrześcijan, ale że było to nowe dla ludu widowisko i nikt nie wiedział, jak się zachowają, wszyscy oczekiwali ich z pewnym zaciekawieniem. Nastrój tłumu był skupiony. Spodziewano się bowiem scen nadzwyczajnych, ale nic jasne. Wszakże ci ludzie, którzy mieli się teraz pojawić, spali wieżę i odwieczne jego skarby.
Wszakże karmili się krwią i mową, zatruwali wody, przeklinali cały rodzaj ludzki i dopuszczali się najbezeceńszych zbrodni. Rozbudzonej nienawiści nie dość było najstroższych kar. Jeśli jaka obawa przejmowała serca, to tylko obawa o to, czy męki doryznają występkom tych złowrogich skazańców. Tymczasem słońce podniosło się wysoko i promienie jego przecedzone przez purpurowe velarium napełniły amfiteatr krwawym światłem. Piasek przybrał barwę ognistą i w tych blaskach, w twarzach ludzkich, zarówno jak i w pustce areny, która za chwilę miała się napełnić męką dziecką i zwierzęcą wściekłością, było coś strasznego. Zdawało się, iż w powietrzu unosi się groza i śmierć. Tłum zwykle wesoły zaciął się pod wpływem nienawiści. Widzicie Państwo, wszystko jest w wielkiej niepewności. Czy to ta Unia Europejska, jak powiedziała dzisiaj w przemówieniu Beata Szydło, wszystko jest w wielkiej niepewności. Nie podejmujemy żadnych decyzji i wszystko wskazuje, cała ta oprawa, czyli zorganizowanie tutaj, zwołanie przez panią Pichowicz, zaproszenie samowolnie i uzgadnianie dopiero teraz z panem przewodniczącym, dopuszczenie tych właśnie wybranych osób i kamery świadczą o tym, że jest to akcja, która ma przekształcić się właśnie w nasze bitwy swego rodzaju i będzie tutaj pewnie, o ile my zgłosimy jakieś pewnie zastrzeżenia, państwo rzucicie się zaraz do obrony, a to wszystko ma służyć potem TVN-owi na pokazanie kolejnej afery. Prawie każdy kot do kuchni jest w stanie pobiec szybciej niż Usain Bolt. Aby zrozumieć, posłuchaj programu Owczarek od poniedziałku do piątku o 10:00. Zapraszam, Cezary Łasiczka. Reklama. Ty, Marek, a ile ty już tą swoją Skodą jeździsz? Skodę o wiek się nie pyta. Ile? Im dłużej jeździsz swoją Skodą, tym lepiej dla ciebie, bo masz fory for service. Fory for service? Masz Skodę starszą niż 4 lata? Masz fory for service? Płacisz nawet do 30% mniej za serwisowanie. Szkoda? Simply clever? Czytanie w łóżku? Uwielbiam. Mecze w ulubionym fotelu? O każdej porze. Plasteczki w wymarzonej kuchni? Godzinami. Tańczyć tango na nowej podłodze? Bosko. W Metropolu na Jagiellońskiej tak się urządzisz. Meble, podłogi, łóżka, kuchnie, wszystko do domu i mieszkania. A już niedługo super zabawa po zakupach. Meble, łóżka, Jagiellońska 82. Piony Katarzyny Bondy. Najbardziej awanturnicza i nieobliczalna powieść tej jesieni. Książka już do nabycia w salonach Empik. Poleca wydawnictwo Muza. Zapewniam cię, że tej wiosny wszystko się zmieni. Już nastała wiosna, Werner. Absolutne niezrozumienie wszystkiego. Teatr Polonia w Warszawie zaprasza. Słoneczna linia. Autor i reżyser Iwan Wyrypajew. Występują Karolina Gruszka i Borys Szyc. Premiera 14 października. Poleca Radio Tok FM. Wiatr kołysał czerwonymi liściami boków. Janek rozluźnionego masażach rozkoszował się zapachami. Łąka pachniała trawą, grzybami i czymś jeszcze.
świstaki? Zaraz, zaraz. A czy dziś na obiad nie ma być co? Ars sarny pieczony na różowo z pile z pasterlaku? Tylko jakie wino do niego wybrać? Jesień smakuje inaczej w hotelu spa dr Irena Eris w Krynicy Zdroju. Zapraszamy na wyjątkowy jesień. Także widzicie państwo, powietrze z Saskiej Kępy, wycie karetek pogotowia Świat Warszawy, 3 miliony. To w całej tej serii, proszę państwa, macie państwo to wszystko naszego radia. Tok FM, Eurokoncita, Barbie Baby, Langstrom Extra. Nie mamy mormonów, ewangelików, świadków Jehowy, ani prawosławnych w Warszawie, pomimo że tutaj dominuje myśl, linia Prawo i Sprawiedliwość, ale to przecież i tak nie są ludzie prawosławni. Proszę państwa, no, bardzo dużo jest Żydów, bardzo dużo jest Cyganów. I teraz tak, Cyganie jakoś tak umieli odnaleźć się w sytuacji tutaj stołecznego miasta Warszawy, bo Cyganie są mili, grzeczni, umieją się dostosować do sytuacji. Nawet widziałam Cygankę tutaj przed Uniwersamem, starym, teraz budują nowy, która potrafiła sobie żebrać, pożebrała papierosa, pogadała, potem drugiego jeszcze dostała. A Żydzi są uparci i chcą, proszę państwa, wyprowadzić w pole całą tę sprawiedliwość, prawo i sprawiedliwość. Nie są pokorni i ponieważ oni się dzielą, ci Żydzi, strasznie są zarozumiali, pyszni. Zresztą to się ciągnie od bardzo dawnego czasu, wtedy kiedy Jahwe poprzez Mojżesza zawarł z nimi przymierze, to oni myśleli, że nawet wtedy, kiedy będą łamać prawo Boże, idąc do wróżki i wprowadzając bożków, pogaństwo, nauki, praktyki i zwyczaje, które się Bogu nie podobają, co jest teraz i w katolicyzmie, no to myśleli, że Bóg mimo wszystko będzie wstawiał się za nimi, ale Bóg nie da z siebie drwić. Także proszę państwa, co jest? Jakieś wojny są tutaj, to co państwo słyszeliście, Krystyna Pawłowicz opowiada, są wojny. No gdy buntują się, no Żydzi nie dają za przegraną, ale wiedzą, że no nie wygrali w wyborach, wiedzą, że racji nie mają, wiedzą, że Jahwe ich opuścił dawno, bo oni jeszcze wcześniej opuścili Boga, zabili Jezusa Chrystusa Syna i w roku 70 krach, ostateczny koniec nastąpił żydostwa, świątyni jeruzalemskiej, w której od roku 607 nie było dymku nad Arką Przymierza, nad miejscem najświętszym. Także już dawno Bóg Jahwe nie błogosławił Żydom i ostatecznie przerwana została teokracja w roku 70 naszej ery, gdy Bóg dopuścił zniszczenie świątyni po raz któryś. Przez Rzymian uprowadzili do niewoli, ci się sami wybili, wymordowali. Straszne rzeczy się działy. To pokazuje problem, który w ogóle mamy w Polsce. Problem ignorancji pewnych sytuacji, które przez gdy wylewa się może kupić, jedna więcej kropla nic nie znaczy. I że grzechy, nawet prosi Morawieckiego, zostaną pominięte na skutek właśnie tego, że on skupia w swoim ręku tak ogromną wadę. To znaczy warunkach na przykład wojny, skupienie wszystkich nici w jednym ręku jest uzasadnione, bo to jest mobilizacja wszystkich zasobów społecznych na rzecz walki. No, może w takim razie to, co robi w tej chwili minister, wicepremier Morawiecki, może jest jakąś formą walki, jakąś formą pójścia do przodu. Nie oglądanie się za siebie, tylko pójścia do przodu po to, żeby nadgonić dziesięciolecie zaległości. Tylko, że wojna jest grą zero-jedynkową. Albo się kompletnie przegrywa, albo się wygrywa. Natomiast tutaj ryzyko kompletnej porażki to jest coś takiego, co powinno jednak być wyeliminowane. Dobrze, uważa pan, że na przykład pani premier nie będzie w żaden sposób mogła mieć tej funkcji krytycznej, kontrolnej wobec wicepremiera Morawieckiego? Owszem, za pośrednictwem prezesa Kaczyńskiego. To w takim razie jeszcze jedno nazwisko. Minister Kowalczyk, czyli szef Stałego Komitetu Rady Ministrów, ciała bardzo istotnego, jeżeli chodzi o funkcjonowanie rządu. Może czymś takim być. Bo o nim się mówi, że to jest trochę taki człowiek z cienia, ale mający bardzo, bardzo poważne wpływy, głównie oczywiście ekonomiczne. Chodzi o jego spojrzenie ekonomiczne na pracę rządu, przynajmniej tak do tej pory było. On rzeczywiście może tak człowiekiem być. I ta komórka analityczno-strategiczna, która jest jednocześnie powołana przy pani premier Szydło, rzeczywiście może takie funkcje pełnić.
punkcie kontrolnym. Tylko, że jednocześnie no, myślę, że ostatecznie to jest sprawa szefa partii. Jak te sprawy będą rozwiązane. Przy czym rzeczywiście jest tak, że pan Morawiecki też gra o własną własny los jako polityk. No bo zastanawiam się, czy rzeczywiście sytuacja pana wicepremiera Morawieckiego jest w tej chwili tak komfortowa, jak mogłoby się wydawać, bo do tej pory były takie trzy obozy finansowo-gospodarcze, które w jakiejś mierze trochę się ze sobą ścierały. Ministerstwo Skarbu, ministra Jackiewicza już od kilku tygodni nie ma, Ministerstwo Finansów i minister Szałamacha, który jakaś w wielu sytuacjach stał trochę okrągły wobec planów rządu. Minister Szałamachy już nie ma i na tym polu pozostał samotnie wicepremier Morawiecki. To jest oczywiście wielka władza, wielkie możliwości, ale jednocześnie o wiele większa odpowiedzialność. Nie można już powiedzieć, minister finansów uniemożliwił mi realizację mojego programu. Oczywiście tak, tak jest, to, ale z punktu widzenia jego interesu, z punktu widzenia powodzenia tego planu, ta kontradyktoryjność sytuacji, relacji między Ministerstwem Rozwoju a Ministerstwem Finansów jest potrzebna. No, bo to jest ten moment, kiedy minister finansów może kopnąć, prawda, łydkę tego ministra rozwoju i powiedzieć, że tutaj przeholowałeś, być może... Lekko spłodzić temperaturę. Tak jest. Być może należałoby szukać jakichś innych rozwiązań, które godziłyby interesy obu tych ministerstw. W ten sposób tworzy się warunki do optymalizacji reform. Ale być może my się do tego tematu trochę źle zabieramy, bo wsłuchując się w słowa na przykład wicemarszałka Senatu, pana Mielona, tam można wychwycić jedno znamienne i bardzo ważne zdanie, że to połączenie dwóch resortów, przepraszam, nie połączenie dwóch resortów, sprawienie, iż jedna osoba będzie dzierżyła stery wokół resortu, czyli wicepremier Morawiecki jako minister rozwoju, minister finansów, bo nie zapominajmy o tym, że te ministerstwa nadal funkcjonują jako oddzielne byty, że to jest rozwiązanie tymczasowe, że za kilka miesięcy powinniśmy się spodziewać jakiejś kolejnej zmiany. No przypuszczalnie tak, no bo tutaj zmiany zachodzą cały czas i jak mówię, no jednak mnie trochę to niepokoi, że te zmiany są sterowane w sposób pozakonstytucyjny. Natomiast to uzgadnianie, jak pan redaktor łaska wskazać, zachodzi na poziomie tego wicepremiera, szefa tych dwóch ministerstw. Ale w praktyce różnych krajów, daleko bardziej rozwiniętych niż Polska, takie platformy uzgodnień tworzy się na niższych szczeblach i tworzy się dla celu zarządzania zadaniowego stanowiska ludzi, którzy są niżej niż wicepremier. W ten sposób wicepremier zajmuje się sprawami szczegółowymi, a on powinien być uwolniony od szczegółów, powinien się zajmować strategią. Szczegółami powinni się zajmować jego zaufani współpracownicy. No tak, ale jedno nie wyklucza drugiego. No, wicepremier Morawiecki, dzierżąc teraz stery Ministerstwa Finansów i Ministerstwa Rozwoju, no, zapewne ma w swoim otoczeniu ludzi, którzy właśnie taką funkcję spełniają. Są doradcami, są wykonawcami, czy też realizatorami jego wizji. Na pewno ma doradców, ale doradcy to są ludzie, którzy nie odpowiadają za swoje produkty. Przynajmniej publicznie nie odpowiadają. Natomiast ja mówię o ludziach, którzy mają konkretne zadanie do spełnienia w ramach pewnej szerszej koncepcji, która jest koncepcją premiera Morawieckiego, wicepremiera Morawieckiego. Ale to w takim razie może dobrze się stało, że 100% władzy i 100% odpowiedzialności za reformę spoczywa w jednych rękach. No, w tym momencie bardzo łatwo będzie wskazać albo winnego porażki, albo wskazać tego, który odniósł sukces. To tak jest w przypadku modelu organizacyjnego banku. Premier jest na czele wszystkim, ale bank to jest dosyć prosta struktura i interesy tej struktury, priorytety są względnie jasno określone. Natomiast rząd jest bardzo złożoną strukturą
tutaj takie skupienie władzy, to jest, to w tym jest niebezpieczeństwo, jak mówię. Życzę mu jak najlepiej, ale uważam, że za tego typu koncepcję organizacyjną kryją się poważne zagrożenia. Ministerstwo Finansów powinno być Pana zdaniem bytem absolutnie samodzielnym? Nie, trochę w kontrze do pozostałych ministerstw. Ja nie mam wysokiego mniemania o Ministerstwie Finansów. Ja myślę, że ono dawno już powinno być zreformowane. I to w dosyć szerokim zakresie, bo to jest samodzielny byt, ale tutaj to nie jest recepta na reorganizację tego ministerstwa. Tutaj powinien być oddzielny minister, który z jednej strony współdziałałby z premierem Morawieckim w realizacji jego koncepcji gospodarczej, ale z drugiej strony zająłby się reorganizacją Ministerstwa Finansów, które jest skostniałe, zbiurokratyzowane. No tu jeszcze bardziej rozszerzamy niejako pole problemów, czy też pole zadań, jakie stoją przed małe, duże, większe, średnie, większe, mniejsze. Proszę bardzo. Bo nie dość, że trzeba realizować bieżącą politykę rządu, trzeba znajdować pieniądze, trzeba pilnować budżetu, trzeba przygotowywać budżet na kolejne. Także proszę Państwa, tutaj jakieś radio się objawiło, FM 24, nie wiadomo co to jest, idzie ta sąsiadka z dziećmi, Boże. Zbyt wiele obowiązków. Baba krzykliwa spod 16. Zbyt szerokie pole uwagi. No bo...